Wspomniałaś wcześniej, że Freyr był jednym z pierwszych gości w Alfheimie. Opowiesz mi o tym? To historia z czasów, kiedy mnie tu jeszcze nie było. Cóż, przez długi czas wierzyliśmy, że wszyscy giganci zginęli w powodzi, póki jeden nie zjawił się w Vanaheimie. Miała na imię Ger. I przybyła, by nauczyć nas tajemnic podróży między światami dzięki Bifrostowi. Freyr natychmiast się w niej zadłużył. Zawsze marzył o podróżach. I wreszcie zjawił się ktoś, kto mógł naprawdę pokazać mi. Wyruszyli więc razem, zwiedzając drzewo świata, od korzeni po gałęzie. Ale pewnego dnia nadeszła pora powrotu Ger. Freyr był zrozpaczony. Postanowił więc dokonać czegoś wielkiego, by ją odzyskać. Wyznaczył sobie najtrudniejszy cel, jaki tylko mógł. Chciał być pierwszym, który znajdzie niezbadane źródło światła Bifrostu. I udało mu się, choć dość prędko. Freyr wierzył, że lepiej mu się podróżuje, gdy zażywa mocną mieszankę ziół Vanów. Jego podróże były wielowymiarowe. No i udało mu się dostać z drzewa świata wprost do jeziora dusz. Elfy nigdy wcześniej nie widziały, jak ktoś z niego wychodzi, więc zwrócił na siebie uwagę. O, ale musiały mieć miny! Nie wiem, czy musiał użyć swojego uroku, czy po prostu z miejsca przyjęły, że jest wielkim bóstwem, ale nie wyruszył w tę podróż, by szukać odpowiedzialności, więc nie zabawił tam długo. Tak czy siak, legenda o jego objawieniu była przekazywana kolejnym pokoleniom elfów. I przetrwała nawet wielki podział na światło i ciemność. Kiedy więc w końcu powrócił, jako jedyny mógł uzyskać zaufanie obu stron i pomóc zaprowadzić pokój. Problem w tym, że obie strony ufały tylko jemu, więc pokój mógł trwać tylko tak długo, jak długo Freyr go pilnował. Jako, że nie było widać końca Wielkiej Wojny, podejrzewam, że nie mógł oprzeć się perspektywie zawarcia jakiegokolwiek rozejmu. Nawet za cenę objęcia władzy. Napisałeś kiedykolwiek jakiś wiersz? Nie. No tak. Głupie pytanie. Atakuj runę!
stronę! Źródła, szybko! Okay.
Auka! Świetnie! Jeszcze tylko kilka ciosów! No, to pewnie kolejny z darów Fimbulwinter. Magia, która z nas dopływa, musi w końcu gdzieś trafić. Się opowiedz o jakimś wrogu z twojej ojczyzny. Nie zaszkodzi, jeśli lepiej zrozumiem twoją taktykę. Była Meduza, królowa Gorgon. Zamieniała wzrokiem w kamień. Można było lustrem obrócić przeciwnie jej moc lub ściąć jej głowę. Choć to trudniejszy sposób. Użyłeś lustrem? Nie. Po co pytałam? To dziwne. Runy są ciemne. Jaki to wszystko miało cel? Poza uwiecznieniem próżności mojego brata. Bez inskrypcji trudno powiedzieć. Ale zdaje się, że elfy światła i ciemne elfy wybudowały to miejsce razem. Co oznacza, że to byłoby ich pierwsze wspólne dzieło od wielu pokoleń. Jeszcze nie zwiastun trwałego pokoju, ale może pełniło ono funkcję monumentu, symbolu potencjalnego pokoju. Posąg może i przetrwał odejście Freyra, ale rozejm najwyraźniej już nie. Monumenty są bezużyteczne, gdy lekceważy się ich przesłanie. Nie zaprowadził pokoju tylko dzięki dyplomacji. To jego boskość, sama jego obecność uzdrowiła tę ziemię i umożliwiła rozejm. A kiedy odszedł, na pewno wiedział, co się wydarzy. No, miał dobry powód, żeby odejść. Jakiś pajac przekonał jego siostrę, by poślubiła szaleńca. Bezużyteczne. Po co chcesz go odnawiać? Przez jakiś czas był ukryty. Może teraz posłuży jako przypomnienie. Tak, nic nie przypomina o historii lepiej niż wyrzeźbiony, podświetlony marmur. Masz rację. Normalnie musielibyśmy je rozświetlić. Może umieszczając kryształ po przeciwnej stronie, rzucimy na tę sprawę nieco światła.
różnych odłamków kryształów się świeci. Zdaje się, że możemy teraz odczytać inskrypcję. Ku czci oświeconego. Niech jego dar światła jarzy się przez wieki. A. Dar światła? Światło z kryształów jest teraz w piasku. No kto by pomyślał? Dar Freyra jednak przetrwał. Widocznie nie mógł sobie... Dar... Nieśmieszny.